Cześć Arku. Witam cię Cześć Kuba. serdecznie. Cześć, witam cię serdecznie. No i przede wszystkim podziękowanie dla ciebie, że znalazłeś czas na rozmowę w podcaście. Dla tych, którzy jeszcze nie znają Arka, podpowiadam, że zaglądając na jego portfolio znajdziecie wiele pięknych fotografii kobiecego ciała, sfotografowanych z mistrzowskim wyczuciem. Arek jest autorem wielokrotnie nagradzanych w prestiżowych międzynarodowych konkursach fotografii. I na swoim koncie ma sporo kalendarzy, reklam, a jego prace są wystawiane w galeriach. To tytułem wstępu o Arku. A takie pytanie pierwsze na rozgrzewkę. Co ostatnio fotografowałeś? Znaczy, to też ja się przywitam. Witaj Kubo, witajcie obserwujący. Myślę, że to może być bardzo ciekawy wywiad, dlatego że postaram ci się go bardzo utrudnić. Liczę na to. Dlatego, że z wieloma rzeczami będzie mi trudno się zgodzić, ale to tylko dlatego, że sam sobie zadaję mnóstwo pytań, wobec tego już sama nazwa, zawód fotograf, to dla mnie jest taki powód do przemyśleń, czy ja by na pewno mógłbym w tym programie być. No ale skoro ty mnie zaprosiłeś, no to będę, tak? Dobra. To ostatnio fotografowałem. No, ostatnio to niestety jakieś tam komercyjne rzeczy. W ubiegłym roku robiliśmy kampanię taką outdoorową dla Gatty. Miałem niesamowitą satysfakcję, bo robiliśmy billboardy. Oczywiście, umówmy się, praca taka komercyjna to jest zupełnie coś innego niż praca twórcza. Ale też i satysfakcja jest ogromna, kiedy jedziesz samochodem, przyjaciele gdzieś tam z Polski wysyłają ci zdjęcia billboardów. No, fan jest straszny. Ogromna zabawa. Ale czy chciałbym to robić w życiu? Nie, chyba nie. To nie jest moja ścieżka. To nie jest fajnie coś takiego zrobić, spróbować. Oprócz tego źle trafiliśmy, tak? Bo to okres lockdownu. Tak, każdy ma trochę mniej zajęć. No i jakby też firma Gatta też jakby przeorganizowała całą tą kampanię reklamową, ale no, miałem satysfakcję, że coś takiego robimy. Okej. Okay. Jakieś mniejsze rzeczy, bo tu się pochwaliłeś z grubej rury od razu Gattą, to jest faktycznie duża robota. Coś mniejszego też ostatnio ci się zdarzało, czy jesteś... Ja nie wiem, czy one są mniejsze, dla mnie są większe. Znaczy okay. Te wszystkie moje prace, które prace twórcze, będę często używał tego słowa, tworzenie jest dla mnie o wiele większe i ważniejsze, czasami ważniejsze od wielu rzeczy, o które pewnie zapytasz, ale to jest sens cały. To jest to mięso tej przygody, czyli tworzenie bezpośrednio w studio, no to tak, coś tam robię, za chwilę znowu, mówiłem sobie chyba za tydzień następną sesję, mam taki cykl, że mniej więcej umówmy się, że co jakieś 2-3 tygodnie jestem gotów na sesję. Okej. Okay. Arku, czy ty fotografujesz komercyjnie jakieś inne rzeczy oprócz aktu, czy ty się skupiasz bardzo właśnie wokół tego tematu? Czy masz coś jeszcze innego? Może masz jakąś inną stronę internetową, na której komunikujesz nie, inne komercyjne rzeczy? Nie. Nie, nie, nie i jeszcze raz nie. Jak zacząłem, właściwie nie wiem ile to lat, 15, 17, 18 lat temu zacząłem robić akty, to stwierdziłem, że zabiorę się za coś następnego, jak zrobię jakiś taki naprawdę super, super obraz, to wtedy zajmę się, no tu prawda, portret, street, coś tam. No i jak widać, chyba jeszcze ciągle nie zrobiłem tego najważniejszego dla mnie obrazu, bo nie mogę zrobić tego kroku dalej. Oprócz tego myślę, że coś takiego jak specjalizacja jest niezwykle ważne. Myślę, że osiągnąłem pewien stopień specjalizacji. Zawsze jest mi trochę szkoda, jak ktoś mi proponuje, mówi, a może byś tam zrobił coś tam, wiesz, jakiś tam portrecik, albo ciekawi ludzie, albo coś tam. Ja sobie myślę, no tak, ale
najbardziej cenną rzeczą w życiu każdego człowieka jest jego czas. Ja odczuwam straszliwie jego uciekanie. I teraz zastanawiam się, czy poświęcić tych kilka godzin na właśnie coś, co wygląda, brzmi całkiem obiecująco, ale wiem, że nie będę miał tej pełnej satysfakcji z tego, co zrobię, albo zaryzykować i zrobić jakiś ciekawy akt, coś nowego w tej dziedzinie, odkrywać coś, no to wybór jest dla mnie prosty. No. Nie wchodzę w nic innego. Okej, czyli poświęcasz się i doskonalisz aktowi. A powiedz mi, od czego ty zaczynałeś? Czy tak jak większość fotografów zaczynałeś jakoś w gazecie i dopiero i to cię nakierunkowało na fotografię, czy może jakieś śluby robiłeś, czy od razu właśnie chciałeś, wiedziałeś, że studio i modelki, ta gra ciałem, to jest coś dla ciebie. Jak to u ciebie było? Tu się wytłumaczę się z tego szczerego śmiechu, dlatego że będąc gdzieś tam na różnych spotkaniach, spotykając się z ludźmi, jakieś różnego rodzaju meetingi, zawsze słyszę te opowieści o tym, jak, nie wiem, już jako dziecko tata pozwalał mi zmienę mi kupił coś tam. Matko Boska, nie. Ja zająłem się w ogóle fotografią właśnie 12 lat temu, nie wiem, może 18, może 20. I to trochę było tak, że nie sama fotografia mnie interesuje. Umówmy się. Co wcześniej robiłeś? To jest fajna wiedza. Przyznaj się. Nie, znaczy wiesz, jest to zupełnie co innego. Jakby moja przygoda z fotografią, trochę zainteresowanie było nie samym medium, to znaczy te wszystkie opowieści o fotografii analogowej, o magii, o nie wiem, odzwierciedlaniu duszy i motko, nie. Dla mnie to jest po prostu takie trochę narzędzie. To coś trochę jakby fascynować się, jakby rzeźbiarz fascynował się rodzajem młotka albo dłuta. Fotografia jest tylko narzędziem do zamknięcia pewnej wizji, pewnego obrazu. Stąd ja nie mam takiej fascynacji fotografią. Jeśli ktoś mnie pyta na przykład o jakiś sprzęt czy coś, Jezu, jestem ostatnim człowiekiem, który może komuś coś doradzić. Nie śledzę, nie czytam, nie interesuje. Moja piątka ma już, nie wiem, chyba z 10 lat i dopóki działa, to będziesz nie robił. Tam leży. Ważne, żeby na sesji zadziałała. Natomiast to, czy ona ma najnowsze oprogramowanie, albo że tam, nie wiem, ma jakiś live view, albo jeszcze w ogóle mnie to nie interesuje. Ona, mówię, jest narzędziem. Fotografia w ogóle jest narzędziem do tego, żeby stworzyć obraz. Ale powiedz mi, tą fotografię traktujesz bardzo poważnie i doskonalisz się w nim do mistrzostwa. Ja śmiało cię mogę nazwać mistrzem, ale robisz coś jeszcze poza fotografią? Czy to jest jedyne twoje źródło dochodów? No nie. To znaczy fotografia pojawiła się, jak już byłem w miarę dorosłym chłopcem i do tej pory też jakoś istniałem. Wobec tego zajmuję się jakimiś rzeczami. Bardzo często miałem takie ciągotki, żeby zostawić pozostałe moje zajęcia i pójść tylko i wyłącznie w fotografię. Co cię powstrzymało? Strach. Chyba strach. Strach, nieśmiałość, nie wiem, brak pewności siebie. Dzisiaj z perspektywy czasu śmiem stwierdzić, że to było doskonałe. Doskonałe, że tego nie zrobiłem. Z przyczyn tysiąca. Taką jedną z najważniejszych przyczyn jest to, że ja nie bardzo sympatyzuję z ludźmi, którzy nazywają się artystami. Dla mnie artysta to jest takie określenie, no nie wiem, jak niezbyt takie fajne. Pejoratywne, to się tak ładnie nazywa. Raczej tak. Dlaczego? Dlatego, że zdaję sobie sprawę, że poświęcając się bardzo mocno i głęboko jednej rzeczy, odcinamy się trochę od świata. Jakby zagłębiając się w jakiś temat,
na przykład w fotografię, zatracamy kontakt z rzeczywistością, z tym, że świat dookoła żyje zupełnie, zupełnie innym trybem i możemy być nawet, nie wiem, mistrzem świata w fotografii, a napotkani na ulicy ludzie będą żyli zupełnie czymś innym, nie wiem, nową gazetą z Biedronki albo jeszcze czymś innym, tak? I cieszę się, że mam jakąś taką dodatkową pracę jeszcze, bo tam spotykam zwykłych ludzi, normalnych, zajmuję się normalnymi rzeczami. I dzięki temu jakby wciąż mam radość z fotografii. Wiesz, o co chodzi? Nie muszę, nie muszę, o, nie muszę. Nie budzę się rano ze świadomością, Jezu, muszę dzisiaj zrobić zdjęcie, bo nie zapłacę za prąd. Albo jeszcze coś innego. Dobra, to w takim razie wróćmy trochę do twojej fotografii, może bardziej technicznie. Ty jesteś znany z takich dłuższych cykli zdjęciowych, spiętych w spójne projekty. Jak długo orientacyjnie powstaje jeden taki cykl? To jest bardziej kilka tygodni, miesięcy, czy może lat? I czy równolegle pracujesz nad kilkoma? No i oczywiście nie mogę nie spytać, czy pracujesz nad jakimś obecnie? Najkrócej cykl, na przykład Zodiak, trwał 7 miesięcy. 7 miesięcy, żeby stworzyć... Długo? Nie, krótko. 7 miesięcy, żeby stworzyć od zera pomysł, opracowanie, to wszystko, znalezienie odpowiedniej modelki, odpowiedniego klucza, zrobienie setki nieudanych zdjęć, szukanie znowu, kombinowanie. 7 miesięcy przeleciało jak z bicza, ale powstało 12 zdjęć. To już było dawno temu, to był krótki projekt. Bardzo fajnie został przyjęty. To jest też jakby znak, że niezbyt się znam na fotografii, dlatego że ja myślałem, że to będzie taki projekt bardzo komercyjny. Wiesz, często dzwonią do ciebie tam pod koniec roku, że a panie Branicki, a wie pan, podobają mi się pana zdjęcia, ja bym chciał taki kalendarz, czy mogę kupić od pana tam 12 zdjęć do kalendarza. I ja sobie myślałem, dobra, to już zrobię tego zodiaka i on będzie takim kalendarzowym. Okazało się, że w ogóle nie znam się na fotografii, bo ten pseudokomercyjny projekt odbił się zaskakująco dla mnie. Bardzo szerokim echem, gdzieś od Brazylii przez Rosję, Chiny i różne kraje, różne czasopisma. Był przedrukowywany, pokazywany, że tak można, a kalendarza nie jednak. W tą stronę, okej, dobra. Także to w tą stronę. Natomiast co, pozostałe projekty, to bardzo ważne. Trochę mnie zaczęło kilka lat temu, nawet trochę, najpierw mnie wprawiało w taki zły nastrój, to pytanie, które zadałeś, czyli nad czym nowym pracujesz? Co nowego? Co zrobisz, żeby nas zachwycić? No zrób coś, nie? No tak, jak ty pół roku potrzebujesz, no to nie jest tak. No. W pewnym razie zacząłem to tak na mnie trochę naciskać i ja sobie powiedziałem, no zaraz. Ale coś tu nie gra. Oczywiście, że jest dla mnie ważne robienie czegoś nowego, ale zaczynam czuć presję, zaczynam odczuwać, że ktoś mnie naciska, tak? Że robię to już nie dla siebie, tylko żeby zaspokoić jakieś, nakarmić jakieś zwierzę. Który z twoich cykli był kolejnym po Zodiaku? No i tu właśnie dochodzimy do sedna, dlatego że stwierdziłem, że te wszystkie moje fotografie można by podzielić na kilka takich grup. Czyli jedna grupa to jest jakieś tam zdjęcia związane z baletem. Druga taka ciekawa grupa to są zdjęcia związane z akrobatami, z różnego rodzaju kobietami, dziewczynami, które traktują sport bardzo profesjonalnie i są mistrzyniami w tym, co robią. Jest też taka grupa, którą ja nazywam body art, czyli fascynacja tym ciałem, rzeźbiarska taka. I oprócz tego jeszcze tam mam zabawę, jak czasem dodam jakąś jedną rzecz do fotografii, with something more, czyli ciało i z czymś tam. To czasem z
tkanina, to czasem jest materiał, tkanina. Z tego w ogóle zrobiła się jeszcze podgrupa, czyli ten same z materiałami, ale tych grup okazało się, że jest kilka. Ja sobie pomyślałem, kurczę, a po co ja mam szukać czegoś nowego, jak one wszystkie jakby wypełniają moje zainteresowania. Mhm. Czyli pomyślałem sobie, że będą to cykle, które będę robił przez 10 albo przez 15 lat, w których po prostu będę zastępował te, które zdjęcia, które uważam, że można było zrobić lepiej, tymi, mhm. które zrobiłem lepiej. I także wszystkie te cykle w jakimś stopniu ewoluują sobie, żyją sobie razem ze mną. Tu uprzedzam też, bo to jest też takie pytanie, jak ja dobieram modelki. Otóż ja nie dobieram modelki do projektu. Odwrotnie. Tylko pracując dopasowujesz modelką, okay. Tak. Pracując z nią czasami albo czuję, albo widzę, że o, to będzie mi pasowało do tego projektu, a to będzie mi pasowało do tego, tak? I stąd nigdy też do końca nie wiem, co na sesji powstanie, co będzie efektem, nie? To wymaga takiej dość dużej czułości, tak? Wyczulenia bardziej niż czułości, uwagi, no ale to jest właśnie to pomiędzy fotografii. To z tego, co powiedziałeś, to faktycznie próbujesz obronić się przed tą komercją i dotrzeć do siebie. To fajne, zazdroszczę ci tego. No, to jest bardzo ważne, to jest niesłychanie ważne, dlatego że ja miałem całkiem niedawno właśnie taki poważny problem sam ze sobą, kiedy jakoś tam, no, nie wiem, może w wyniku wystaw, czy jakichś tam właśnie nagród, czy jeszcze czego, nie wiem, faktycznie te moje fotografie w wydaniach kolekcjonerskich zaczęły być oczekiwane przez ludzi. Czyli mówiąc krótko, zaczęły być kupowane. Ludzie sobie, ja każdą z nich staram się osobiście bardzo traktować. Jeśli tylko jest możliwość, to nadzoruję wydruk, oprawę, sygnuję je z wielką czcią i uwagą, sprawdzam wiele razy, czy jest właściwie wykonana. I jeśli to jest możliwe, a najczęściej jest, osobiście ją dostarczam, żeby zobaczyć, gdzie ona zamieszka sobie. Z każdą fotografii jestem bardzo blisko, bardzo jestem związany. I to daje też pewne jakieś tam profity, umówmy się, tak? No, jasne. Nie są to takie całkiem tanie rzeczy, ale w pewnym momencie przyłapałem się na takim bardzo parszywym uczuciu, że zacząłem myśleć o fotografii w tej kategorii. Nie? Co się sprzeda? Mhm. Wstydzę się tego trochę. Jasne. Wolisz o sobie myśleć jako twórcy niezależnym. No, to już są takie wielkie słowa, wiesz. Mhm. Byliśmy młodzi, o to się nam chodziło, byliśmy niezależni. Nie. Przypomniałem sobie moment, kiedy zaczynałem z tą fotografią i chciałem, żeby ona była czymś, co sprawi, że będzie mi się chciało, że będzie mi się chciało tworzyć, że będę pracował wtedy, kiedy chcę i robił to, co chcę. A tu nagle wpadam w taki korkociąg, że zaczynam myśleć, wiesz, o tym jako produkcie, jak o tym przysłowiowym towarze z Biedronki. Ale tak naprawdę co w tym złego? Czy artysta głodny, jedynie głodny jest płodny? Jak to obronisz? Tu akurat jest całkiem odwrotnie, ale to jest następna rzecz do przegadania. U mnie jest dokładnie odwrotnie. To znaczy ja jestem takim typowym facetem, bardzo takimi klapkami na oczach. Ja, żeby coś stworzyć, musi być spełnionych kilka warunków. Jednym z tych warunków muszę być wewnętrznie spokojny. Wcale nie mogą mną targać żadne uczucia. Nie mogę być głodny, nie mogę być zły, nie mogę dookoła te smutki jakieś różne, nie mogą mnie dotykać, bo inaczej nie wezmę aparatu do ręki. Mhm. Żeby fotografia wyrażała pewien jakiś spokój i bo tego oczekuję od swojej fotografii, żeby była miła, ładna, piękna i dobra, no to nie mogę w sobie kipieć jakimiś negatywnymi emocjami, tak? Mhm.
Poza tym, wiesz, to jest praca z człowiekiem. Umówmy się, to nie jest tak standardowo, że przychodzi do ciebie modelka, podmaluje oko i okej. Nie? Jakby tu to jest specyficzny rodzaj fotografii i o to proszę wielu fotografów, którzy chcą się zajmować aktem, o szczególną uważność, o ostrożność. Mhm. Co mówimy, jak patrzymy. Jak najbardziej, też muszę o to zapytać. No, to muszę cię właśnie trochę wypytać, bo jak ty mi się rozgadasz, to wiesz, 3 godziny będziemy rozmawiali, a tego nikt nie wysłucha później. Jestem gadułą. Tak. Dobra, będę ci co jakiś czas przerywał, żeby po prostu zadać pytanie, ukierunkować cię. Zauważyłem, że ty z pewnością jesteś uważnym fotografem. Nawet sposób, w jaki mówisz, to wyraża. Pewnie rzadko naciskasz migawkę. Jak dużo robisz zdjęć i ile wybierasz podczas jednej sesji? I czy pracujesz średnim formatem? Bo na to wskazuje też ten kwadratowy format pojawiający się tam. Wytłumacz się troszkę ze sprzętu i troszkę właśnie z tej swojej niespieszności. Ile zdjęć powstaje podczas jednej sesji z modelką? Prawie, że nie muszę nigdy patrzeć na zegarek, żeby wiedzieć, czy to już, czy jeszcze nie. Mhm. Tak samo nie muszę patrzeć na licznik, wiem mniej więcej, ile klatek robię. Sesja trwa, no nie powiem, że co do minuty, ale to jest już taki standard. To są 3 godziny. Mhm. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Jeśli ktoś mówi, że ma godzinę, to ja w ogóle się na sesję nie umawiam. To jest coś. Jasne. Mniej niż 2 godziny nie wyobrażam sobie. A 3 godziny, powyżej 3 godzin ja już mam zryty beret i już nie dam z siebie nic więcej. Więc te 3 godziny to jest optymalnie. Ja mówię, nie patrząc na zegarek, wiem, kiedy już zaczyna się jakiś pustostan w głowie i że to już jest koniec. Mhm. Klatek w zależności, wiesz, to ja robię dużo dubli też. Mhm. Dlatego, że tak jak wspomniałeś, jestem dość uważny i staram się, żeby wszystko tam grało. Od małego palca począwszy, po wzrok, łokieć, stopę, wszystko mi musi grać, nie? Tak. Więc wliczając te duble łącznie, robię około 100-150 klatek. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Bardzo mało. Dla 3-godzinnej sesji? Bardzo mało. A. Mhm. No, zanim wezmę aparat, to trochę czasu trwa, bo wiesz, ustawienie sobie światełka, sprawdzenie, wszystko, to musi grać. Tym bardziej, że wiesz, no, wszystkim zajmuję się sam, tak? Nie umiem pracować w grupie, poza tym, tak jak mówiłem, specyfika tej pracy nie sprzyja stadu asystentów i asystentek plączących się po planie. No ale kogoś musisz mieć na przykład do make-upu albo do fryzury. No to make-up, fryzura, tak. Mhm. To są jedyne przypadki, ale to też przychodzi ktoś, kto jest do tego wynajęty, robi swoje i idzie. Okay. Ewentualnie, i potem masz intymność. Mhm. Tak, tak. To chodzi może nie tyle o intymność, co o komfort dla tej drugiej osoby. Jasne. Może dla mnie też. Też nie lubię, jak mi się ktoś kręci tam po planie, albo coś gaduje, albo coś. Ja potrzebuję skupienia. I tyle. To jest tego rodzaju taka medytacja. Mhm. Z tych 100-150 klatek do obróbki najczęściej zostawiam sobie około 20. Okej, czyli taką jedną dziesiątą, może mniej więcej. Super. Jedna piąta, jedna dziesiąta. Mhm. W wyniku później obróbki też znowu odpada coś, co mi się tam akurat jakoś nie bardzo mi leży. Wobec tego tak naprawdę uważam, że jak z dobrej sesji zostanie tak kilka zdjęć, mhm, od 6-8, to jest udana sesja, bo tu musimy też patrzeć, że... No to widać u ciebie, że ty strasznie jesteś krytyczny względem tego, co tam wychodzi z matrycy. No to widać. Poza tym, mhm, wiesz, jestem też, trochę zdjęć narobiłem, wobec tego też nie bardzo mi się uśmiecha. Ja wiem, że większość ludzi nie zna tych zdjęć, większość ich nie widziała, ale ja je widziałem. Ja okay. Wiem, co zrobiłem. I często zrobię coś, co mi się bardzo podoba, a później w czasie obróbki, ej, gość, chociaż ty już to zrobiłeś i to 2 razy lepiej. Nie ma sensu tego obrabiać. Tak? Mm-hmm. No i ląduję w koszu, chociaż pewnie jest całkiem niezłe. Także ścigam się już troszkę sam ze sobą. I tu ciekawostka.
tak jak mówię, oczekuję od 5 do 8 bardzo dobrych zdjęć, ale wiemy, że nie pracujemy dla bardzo dobrych. Pracujemy dla tego jednego. Mhm. Tego, czyli tak naprawdę z każdej sesji masz jedno zdjęcie. Nie, no mówi się zajebiście, jasne. Tak, no to dlatego zajebiście tego zdjęcia. Mhm. Pracuję dla tego zdjęcia, a ono nie zawsze przychodzi. Mhm. No tak. Nie, wiesz, no modelka jest zadowolona, jestem zadowolony, mamy kilka bardzo dobrych zdjęć, super. Ale ja gdzieś podświadomie czekam na tego swojego Moby Dicka, na to jedno wyjątkowe, zajebiste. I na to nie ma żadnej reguły, nie ma na to planu, nie ma na to osoby. Ono jest zawsze trochę, wiesz, jakby tutaj brassenowska teoria się kłania, tak? Tu jakby może powstać tylko w pewnym momencie, w pewnej chwili i albo powstanie, albo nie. Mhm. Ja mam jedno twoje ulubione zdjęcie. Myślę, że po rozmowie ci opowiem, które, jak sobie przypomnę. A teraz powiedz mi, bo modelki na twoich zdjęciach są zachwycające. To są naprawdę piękne kobiety i no, są wysportowane. To widać, to aż emanuje z tych zdjęć. Jak one trafiają na twój plan? Czy to są zawodowe modelki, czy może znajome aktorki, tancerki, sportsmenki, bo wspomniałeś właśnie, że to są wysportowane dziewczyny też. Czy może dziewczyny z popularnego i przydatnego serwisu Max Models? Ile pytań. To spróbuj to ugryźć i odpowiedzieć prawdziwie. Odpowiedzi jest kilkanaście, to znaczy trzeba by zacząć od początkiem wszystkiego. To chyba Monet powiedział, że mogę się mylić, ale chyba on. Dość w życiu jest rzeczy przykrych, żebyśmy jeszcze brzydkie rzeczy robili. Stąd fotografia dla mnie ma być taka, która wnosi coś dobrego, miłego, ładnego, dobrego. I tutaj jest odpowiedzialność fotografa, który ma takie motto, czyli mnie. Staram się, żeby wszystkie modelki wyglądały dobrze, ładnie. Mhm. Nie miejcie złudzeń. To nie jest tak, że one wszystkie są idealne i bez skazy. Każdy z nas ma jakąś skazę. Ale fotograf, jeśli ma takie motto jak ja, bo może mieć odwrotne, to stara się, żeby to wyglądało dobrze i bardzo dobrze. To jest pierwszy, bardzo ważny, bo wpływa na taki ogląd tej fotografii. Tak? Teraz co do modelek, jest bardzo różny. Część z nich, przyznam się szczerze, z Max Models nie korzystałem chyba od 10 lat. Okej, okay, konto masz, więc dlatego to pytanie mam się pojawiło. Mam konto i tak zaczynałem i tam umawiałem się z pierwszymi modelkami. Ale od, tak jak mówię, chyba od 10 lat do nikogo tam nie napisałem i nikt do mnie nie napisał. Dobra, to jak jest teraz? Nie wiem, czy tam coś wrzuciłem w ogóle. Nie pamiętam. Coś jest. Hasła nie pamiętam. Nie chcę tam wisić. Część modelek to są takie dziewczyny czasem, które od tak sobie napiszą, a ja spojrzę i pomyślę, o, to może być coś fajnego, czemu nie? Mhm. Część to są związane właśnie z tańcem, to bardzo trudno do nich dotrzeć, bo one, to jest takie środowisko niesłychanie zapracowane też. Mhm. Tancerki pracują bardzo dużo. To nie jest tak, że one po prostu mają taki dar od Boga. One codziennie mają zajęcia, mają spektakl powiedzmy w weekend, ale aha, no mamy COVID, teraz nie, ale generalnie one przez 5 dni w tygodniu zasuwają na te swoje sale i ćwiczą do upadłego, żeby osiągnąć tą perfekcję. A potem mają występy. Ale mimo wszystko, tak, weekendy mają występ, poniedziałki mają wolne, więc poniedziałek jest szansa. Ale też pytanie, czy jej się zechce przyjechać do jakiegoś łysego brodacza i odważyć, na zdjęcia, bo to jednak troszkę odwagi jest. Mhm. Trochę odwagi też jest potrzebne. Czy może lepiej w końcu się wyspać albo załatwić swoje sprawy. No mimo wszystko udało mi się tam dotrzeć do kilku, kilkunastu, może kilku tam
wspaniałych tancerek, z którymi miałem radość tworzyć. Chyba nie jestem taki całkiem zły. Chyba nie narobiłem jakiegoś bałaganu, bo potem jakby to się też roznosi, tak? Taki głuchy telefon i okazuje się, że potem jakaś inna tancerka zna, a widziałam zdjęcie tam Nataszy, widziałam zdjęcie Mariu albo Miriam albo kogoś, właściwie mogłabym do ciebie przyjechać. No to zapraszam. Także z tym środowiskiem tak jest. To środowisko też jest bardzo ściśle związane ze środowiskiem gimnastyczek, tak? Bo one też często się spotykają na różnego rodzaju tam eventy i tak dalej. I tu też miałem jakiś taki fart, że trafiłem na gimnastyczki, które zaraz potem, chyba już nie wiem, ze czteroma artystkami pracowałem, które startowały na przykład w Mantale, tak? Agnieszka Maszczak, Martyna, no chyba cztery albo jakby, więc to są faktycznie osoby o wyjątkowych umiejętnościach, wyjątkowych walorach. Też jakby nie spadło z nieba, tak? To też jest ciężka praca. Ale tak jak mówię, to są grupy, które są w jakiś sposób predysponowane do tego, żebym z nich wycisnął siódme poty. Ale też jest bardzo duża grupa bardzo zwyczajnych dziewczyn, kobiet, których jeżeli ich nie wykręcam, nie wiem, to wykorzystuję je do pracy z materiałem, do podiartu, do różnych innych. Jakby, tak jak mówię, to w czasie sesji się okazuje, w której skórze jest jej najlepiej. Tak? A moim zadaniem jest ocenić też, jakby, ile możesz otrzymać, tak? W czasie sesji, ile możesz wyciągnąć. Ty już wyrobiłeś sobie nazwisko, bo mówisz, że i tancerki, i dziewczyny od gimnastyki wracają do ciebie, bo też przekonują się, że to nie jest taki agresywny akt, który pokazuje całą nagość, tylko to jest taka nagość zakryta jednak, jest subtelnie i ze smakiem. Na pewno trafiają do ciebie modelki, które stwierdzasz, że no, to nie są te kształty, albo to nie jest ta uroda, której ty potrzebujesz w swoich zdjęciach. Jak odmawiasz? Czy miałeś takie sytuacje, czy nauczyłeś się właśnie jakoś dobrze z tego wybrnąć? Chciałbym powiedzieć, że raczej nie odmawiam, ale faktycznie zdarza się, że nie pasuje mi do żadnego z tych schematów moich, tak? Ale to nie jest najczęstszy. To się bardzo rzadko zdarza. Dlatego, że śmiem twierdzić, że w miarę dobry fotograf, za którego się mam, jest w stanie z każdego coś, nie chcę mówić wycisnąć, bo to takie brzydkie wyrzeźbić. Słowo, ale wyrzeźbić, tak? I mam na to dowody, że faktycznie pracując, dostrzegając pewne rzeczy, używając właśnie tej znajomości ciała ludzkiego, światła, fotografii, perspektywy, narzędzi, jakie posiadamy, jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, praktycznie każdy. Problem jest gdzie indziej, to znaczy ja zawsze mówię, fotografia tego typu, twórcza, to nie jest jakaś cholerna fabryka śrubek, że jak weźmiemy śrubę szóstkę i nakręcę szóstkę i będziemy kręcić w prawo, to się będzie nakręcić. To tak nie działa. To są ludzie i ja też jestem zwykłym człowiekiem. Człowiekiem, który posiada lepsze i gorsze dni. I też nie zawsze jestem na zawołanie. Też nie zawsze mam nastrój. I też dotykają mnie różnego rodzaju zwykłe ludzkie problemy. I nie chcę przenosić tych problemów na fotografię. Nie chcę z kimś się umawiać, kiedy nie czuję bluesa, tak? Nie? Więc często mówię, okej, ale spiszmy się, zdzwońmy się za miesiąc, za dwa i wtedy może coś zrobimy, tak?
I to jest też świetny taki tester, tak? Czy tego naprawdę chcę. Bo jeżeli, jak nie będzie drugiego maila, no to po prostu tak, nie to masz, znaczy, że też to nie masz moralniaka później. Okej. Okay. Tak, ja często tłumaczyłem, że kiedy przekraczasz próg studia, to moim obowiązkiem jest zapewnić ci całkowity komfort, żebyś się czuła dobrze, żebyś wyglądała dobrze, żeby wyszły dobre zdjęcia. I staram się to zapewnić, ale do progu studia musisz dojść sama. No fajnie. Wiesz, w jakim pojęciu. Musisz to sobie tak, przepracować, poukładać, zadać sobie pytania, odpowiedzieć na nie, bo jeśli masz jakiś problem z tym, to nie przychodź, bo ja cię na siłę nie będę, wiesz, do tego namawiał, pchał, wejdź, naprawdę zaklinam cię. Nie, musisz to zrobić sam. Dobra, czyli trochę terapeuty w tobie też. Arek, ty jesteś znany z minimalistycznych aktów. Lećmy dalej, bo tak to naprawdę będzie 23, jak my skończymy. Ja się nie śpieszę. Wiem. Ty jesteś znany z minimalistycznych aktów na białym tle i masz bardzo specyficzny swój styl i bardzo dużo ograniczeń, bo tam to musi być poukładane z tych twoich klocków. Czy jeżeli tak dużo stawiasz sobie ograniczeń, to czy miewasz też jakieś zastoje twórcze i jak sobie z nimi radzisz po prostu? Wiesz co, te ograniczenia to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, dlatego że faktycznie one się tam w pewnym momencie były z przymusu, bo miałem takie malusieńkie studyjko, takie piciusieńkie i tam w tym piciusieńkim studyjku nie miałem nic więcej, nie było na nic miejsca. I tak się zaczęło. Poza tym też się zaczęło od inspiracji mojej, to znaczy ja trafiłem kiedyś na pracę takiego artysty, który się nazywa Andreas Witecznik i patrzyłem, pamiętam tę fotografię, tam była po prostu kobieta stojąca nago i miała rozłożone ręce i po prostu stała i wszystko tam było tak piękne, że ja się wgapiałem kilka dni w to zdjęcie i mówiłem, cholera, jak? O co tu chodzi? Tu nic nie ma. Jest tylko kobieta i białe tło, nic więcej. Jak on to ogarnął? Jak on to zrobił, że ja nie mogę oderwać wzroku do tego, nie? No i tak to się zaczęło. Potem po latach jakoś już jakby dojrzałem do większego studia, do wielu różnych rzeczy, ale okazało się właśnie to, co zauważyłeś, że to stało się taką moją pieczątką, takim stylem, tak? I mnóstwo ludzi mówiło, słuchaj, ja patrzę na twoją miniaturę, ja już wiem, że to twoje. Ja też tak mam. No i wiesz co, pomyślałem sobie, kurczę, ludzie latami pracują nad tym, żeby ja wypracować jakiś sobie swój styl i im się to często nie udaje. A ty dostałeś to w prezencie, więc nie śpiesz tego, tak? Więc raczej się trzymam tego stylu. Co do zastoju, no tak, tak. Oczywiście, niestety, tak. Odpowiedź, jak sobie z tym radzić. Znowu, wiesz co, ja uwielbiam takie mądre cytaty. Też znowu nie pamiętam, czyje to było. Chyba tam, nie wiem, może Degas, może ktoś z tych malarzy, zapytano mistrzu, a czy mistrz wierzy w natchnienie? On na to, no tak, wierzę. Z tym, że jest jednym warunkiem, żeby przyszło natchnienie, musi zastać się przy pracy. To jest odpowiedź taka częściowa. Fajne, dobre, jeżeli miewasz zastoje, to nie możesz sobie pozwolić na to, żeby przez 5 miesięcy nie dotykać aparatu, bo nawet jeśli przyjdzie do ciebie jakieś natchnienie, a ty jesteś w tej chwili akurat, nie wiem, na łódkach, tak? Więc pokam. Albo oglądasz rozbić, Netflixa, tak? Bo to chyba częściej. Albo oglądasz Netflixa, więc nic z tego nie wychodzi, nie? Nawet jeżeli nie masz natchnienia, to umów się z kolegą, z koleżanką na jakieś takie zdjęcia, nie obiecuj cudów. Rób coś, cokolwiek rób,
Oczywiście, tak jak mówię, ważne jest takie wyczucie swojego rytmu. Ja na przykład wiem, że nie mogę robić częściej niż co dwa tygodnie, bo moja bateria ładuje się mniej więcej minimalnie dwa tygodnie. Mogę sobie pozwolić na to, żeby nie fotografować miesiąc, dwa, ale już nie dłużej, bo to już się zrobi, to już, no nic dobrego z tego nie wyniknie. Więc nawet jeżeli nie mam natchnienia, nie mam ochoty, to i tak się umawiam na jakąś sesję, ostrożnie, ale jednak weź ten aparat, sprawdź, czy jeszcze pamiętasz, jak to się robi. Przykładam się do tej rady jak najbardziej. Arku, powiedz mi, jak reagują obce osoby, kiedy dowiadują się, że zawodowo fotografujesz akty kobiece? No bo na pewno spotkałeś się z bardzo różnym reakcją. Jeżeli ktoś nie widzi, jakie to są zdjęcia, no to myśli stereotypowo, o, rozebrana baba, rany, cóż to się dzieje, co to za człowiek? Jak reagujesz właśnie na tego typu, wiesz, może szepty między ludźmi? Opowiedz jakąś ciekawą historię. Wiesz, to chyba już się troszeczkę uodporniłem, bo faktycznie te początki takie, to było niesłychanie przykre. To jest ogromnie, wiesz, bo problem polega na tym, że my tak naprawdę w Polsce nie mamy jakiegoś takiego specjalnego rozróżnienia aktów. Istnieje jedno słowo akt, pod który i skrynisz, wiesz, jakieś screeny z Cornola, i wiesz, błyszczące laski z Playboya i przewspaniałe rzeźbiarskie fotografie Wacka Wantucha i coś tam jeszcze mojego i wiesz, jakby cały wachlarz, wszystko w jednym worku. I miałem żal do ludzi, że tak jak mówisz, szeptali sobie do ucha, o to ten odgołupap, a to ten, a to tamto, nie znając tych fotografii w ogóle. No tak. Już samo słowo akt wystarczało do tego, żeby kogoś napiętnować. Boże, nie chcę nawet opowiadać tych przykrych momentów, kiedy na przykład chciałem pierwsze swoje wystawy organizować i mówiłem, że mam akty, to niemalże, wiesz... Już była odmowa od razu. Tak. Kurczę. Bez oglądania w ogóle, tak? Bez patrzenia na to, co to jest. No przykre to jest. Mam nadzieję, że teraz, znaczy nie wiem, dlatego że teraz ja mam wrażenie, że to się zmieniło, że już nie ma takiego ostracyzmu, już takiego wyklęcia tego aktu, ale mogę się mylić. Może mi jest po prostu łatwiej, tak? Może tak jak mówisz, może gdzieś się ludziom obiło o uszy, to nazwisko albo coś tam i jest mi po prostu łatwiej, a ci, którzy zaczynają, dalej się z tym gdzieś tam być może mocują. Nie wiem, nie bardzo mam tak ze środowiskiem kontakt, raczej nie utrzymuję, ale myślę, że takie rzeczy zmieniają się bardzo. Zdarzało się, że ktoś cię przeprosił, że o kurczę, pamiętam, że nazwałem cię jakimś zboczeńcem, który fotografuje nagie kobiety, a ty robisz piękne rzeczy i należą ci się przeprosiny. Takich sytuacji nie albo miałeś, zero, prawda? Albo 100 razy. Dlatego, okay. Że zero, bo nigdy nikt mi nie powiedział przepraszam, ale 100 razy słyszałem to nie, te rzeczy to fajne jednak, to wiesz, ja myślałem, że to tam jakieś coś tam, a to nie, to ładne, to ale dopiero jak zobaczył, tak? No tak, wypadałoby chodzić z portfolio i pokazywać każdemu. No wiesz, czasem mam na telefonie, ale też mi się już nie chce, nie? Jasne. To przejdźmy bardziej biznesowo. Arku, bo mówisz, że masz dodatkowy zawód, ale twoim podstawowym zawodem pewnie są właśnie sprzedaż aktów, czy po prostu fotografii. W jaki sposób można zarabiać na aktach i co jest twoimi produktami i usługami? Wiem, że masz odbitki kolekcjonerskie, reprinty, kalendarze, warsztaty. Czy masz coś jeszcze? Może granty, powiedz mi? I co jest bestsellerem? Nigdy nie wziąłem złamanego grosza za żaden grant. Okay. Nie startowałem, dlatego nie dostałem. To nie dlatego, że komuś się nie podoba. To po prostu nie bardzo czytając, nawet ostatnio gdzieś tam czytałem jakieś... Można było coś tam wyjąć, jakieś parę groszy, ale później wczytując się w te drobne drutki, tam było na przykład, że ten, kto daje grant,
ma prawo wykorzystywać później fotografie powstałe za te pieniądze i dowolnie je, już teraz nie powiem Ci, jak to było opisane, ale w celach na przykład jakichś tam, nie wiem, reklamujących grantodawcę, może wykorzystywać fragmenty tych zdjęć. Mhm. Jak ja sobie myślałem, że to ja siedzę pół godziny myśląc, jaki kadr tu będzie dobry, a potem ktoś weźmie, bo mu tak akurat pasuje do folderu, i weźmie i klasnie mi zdjęcie na pół, no way, nie ma takich pieniędzy. Nie, do widzenia. Okej, to powiedz w takim razie, jak u Ciebie jest z tymi produktami? Bo widziałem Ciebie... Już lecę dalej, bo się zatrzymałem. Jeśli chodzi o warsztaty, zrezygnowałem w ogóle też kilka lat temu. Powodowało to u mnie taką... Stwierdziłem, że nie mogę pracować 6 osobami o różnym poziomie i dać im wszystkiego, bo to jest niemożliwe. Jeżeli już prowadzę jakiś warsztat, to jest to indywidualny. Okay. Jedną osobą, jedna osoba, jedna modelka, ja wtedy daję mu wszystko, co wiem, poświęcam mu cały czas, wtedy to ma sens. To są, także nie wiem, czy to nazwać takimi... Masz na to klientów? Bo tak, pewnie to jest drogie. To warsztaty, ale indywidualne. Nie ukrywam, że bardzo takim intratnym zajęciem to są właśnie duże zlecenia, których, jak mówiłem, nie bardzo. Chciałem je zrobić, zrobiłem dla dużego producenta, ale mówię, było fajnie, ale okej. Okay. Takim samym dochodem jest ten internet, tak? To znaczy są galerie, w tej chwili żywsze są galerie internetowe. Mhm. Powiedzmy sobie szczerze, galerie, zwłaszcza zamorskie, są najciekawsze. Tam prace są bardzo wysoko oceniane, ale też musisz swoje frycowe odczekać w czasie. Mhm. To znaczy twoje nazwisko musi być opatrzone. Tak? Nie możesz wyjść nawet na dzień dobry, tworząc najpiękniejsze zdjęcie świata. Jeśli twoje nazwisko nikomu nic nie mówi, no to jesteś bez szans. To nie są wytrawni znawcy często, raczej oczekują takiego konglomeratu, że fajna produkcja tego. I gdzieś słyszałem to nazwisko, tak? Gdzieś tam jakieś coś widoczne, jakieś nagrody zdobył albo coś tam i to zdjęcie, no to tak, okej. I tak jest na przykład w Stanach, tak? W Europie no różnie to bywa. Trzeba mieć też świadomość dla tych, którzy zaczynają, że no sorry, ale każda galeria ma swoje zbójeckie prawa, tak? To znaczy najczęściej to jest 50%. No nie czarujmy. Mhm. No troszkę ale boli, ale po jakimś czasie człowiek się przyzwyczaja. Okay. I tu jest też decyzja, czy chcesz utrzymać mniej więcej takie same ceny wszędzie, czyli jakby oddajesz część swojego zarobku dla galerii, czy nie ma bata, muszę zarobić swoje, czyli galeria dorzuca do tego jeszcze 50%, co niestety sprawia, że twoja praca jest bardzo droga. Tak? Mm-hmm. No to są takie niuanse. No i tym trzecim sposobem, właściwie nie ostatnim, jakiegoś tam zarobkowania, no są te reprinty, które puszczasz gdzieś tam w niskiej rozdzielczości na niektóre portale i z tego masz taki dopływ tam co kwartał, wpływa ci jakaś kasa ze sprzedaży, nieduża, ale wystarcza na opłacanie serwerów, czy tam jakichś tam drobnych rzeczy. No i jeszcze ta ostatnia, która, o której się ja jakoś tam nie chwalę, bo na tym polega jej moc. Ja to nazywam sesjami prywatnymi, czyli bardzo takie, to się właśnie zmieniło przez kilka ostatnich lat. Kobiety niekoniecznie chcące być modelkami, niekoniecznie chcące się z tym afiszować, robią takie sesje zdjęciowe, ale nie wiem, dla siebie, dla męża, chyba najczęściej dla siebie. No i wtedy jakby ten warunek musi zostać spełniony tej całkowitej prywatności, tak? Czyli łączy z tym, że ty nie masz praw do tych zdjęć, tak?
zrzekam się wszelkich praw. Okay. Tak. Mhm. Ale jest to dla mnie arcyciekawe, nie tyle ze względu na finanse, co wiesz, jest to zawsze też ogromne wyzwanie. Tu już, sorry, ale nie możesz być słaby, tak? Bo pracujesz najczęściej z dojrzałą, bardzo dojrzałą kobietą, która nigdy w życiu nie pozowała, zwłaszcza na to, i jeszcze ma bardzo duże oczekiwania. Także musisz być i super taktownym, i dość niezłym psychologiem, i jeszcze do tego całkiem niezłym fotografem, tak, żeby wyjść z tego tarczy. Tak? Także lubię, bo to zawsze jest takie fajne wyzwanie. To dziękuję, że się z tym dzielisz, bo mogłeś to zachować dla siebie i każdy by myślał, o, Branicki to nie robi. Dlaczego? Sesji na zewnątrz. Nie, to często są zarzuty, dlaczego ty fotografujesz tylko szczupłe, wysokie sportsmeny. Mm-hmm. No. Okej, te pokazujesz. Nic o mnie nie wiesz, nie widzisz, wielu rzeczy nie widzisz, tak? To fajne, dzięki. A co z wymienionych bardziej działa sprzedażowo w twoim przypadku? Reklama lub posty w internecie, sprzedaż po wernisażu wystawy czy konkursach fotograficznych, czy może te galerie sztuki internetowe, które wspomniałeś? Zdecydowanie wystawy i wernisaże. To jest ten najlepszy motor, najlepszy konik napędowy. Jednak wernisaż, czyli przyjście do ich dużej grupy ludzi, którzy mogą, to też często w tych miastach, w których robię wystawy, to też często są osoby, które albo już znam, albo znają moje fotografie, albo już coś mają, albo chcą mieć, albo znajomi mają. No i dodatkowo jakby to, że mogą jakby bezpośrednio na samym wernisażu niemalże z ręki do ręki od autora coś takiego nabyć. To zawsze było najlepsze i najbardziej satysfakcjonujące. No ale wiesz, no od roku jesteśmy, tak. Gdzieś tam jesteśmy, nie? Pewnie zauważasz, że ten internet to jest nie tylko, no to jest przymus. Nawet nie ma jak sprzedawać to jest zdjęć, tylko tam. Przymus bardzo smutny, bardzo smutny przymus, bo ktoś, kto się rozsmakował właśnie w tych wystawach, a ja muszę przyznać, że robiłem od kilku lat po kilka wystaw rocznie. Tak? To znaczy jedna wystawa, która latała sobie powiedzmy po 4-5 miastach i ja razem z nią miałem kontakt wspaniały z ludźmi i z tymi, którym się to podoba, i z tymi, którym się to nie podoba, i z fotografikami, i z modelkami, i ze zwykłymi ludźmi z ulicy. To jest coś, czego nie da się zastąpić niczym. Sorry, ale internet to się, wiesz, wernisaż tak, internet tak. Nie? To są dwie bajki. Mhm. Nawet te próby jakieś ktoś tam robi, jakieś wystawa online, wernisaż online, no błaga. No, trochę to się nie ma do rzeczywistości, ale próbować trzeba. To i tak fajnie potrafi wyglądać. To coś trzeba robić, tak? Trochę też rozumiem dlaczego, bo sam u siebie. Pierwsze pół roku dla mnie lockdownu to była bułka z masłem. Dlatego, że odkryłem, że mam wśród, wiesz, tych 150 zdjęć sesji. Ja bardzo surowo robiłem selekcję, wyrzucałem masę, ale nie wyrzucałem. Nie publikowałeś po prostu. Nie publikowałem, nie obrabiałem, ale wiesz, to było na przykład kilka lat temu. Ja się zmieniam też. Mój punkt widzenia na kadr na przykład się zmienia. Tak? Kiedyś, twoja selekcja teraz jest inna też, prawda? Z dokładnie samej, tak. Z tego samego materiału. Kiedyś nie znosiłem ciasnych kadrów. Teraz widzę w nich coś ciekawego. Więc jakby jeszcze raz sobie przez te pół roku oglądałem niektóre rzeczy, przerabiałem jeszcze raz. Więc fan był fajny, ale to było pół roku. Potem zauważyłem, że brakuje mi tego bodźca, w którym zawsze była perspektywa nowej wystawy. Nie? Więc jak robiłem jakąś sesję, to już to robiłem z myślą o tym, że to będzie na nową wystawę.
tej chwili nie mam takiego bodźca. Teraz tego nie ma i zmęczenie, prawda? Taka bardzo pustka to jest trochę. Trudne. Nie przypuszczałem, że tak bardzo trudne psychicznie nawet. Marko, wróćmy jeszcze do tego tematu galerii sztuki, bo ty już tam istniejesz, jesteś w wielu jako wystawiający swoje rzeczy, fotografie. Jakie zrobiłeś błędy na początku? Czego byś, jakbyś inaczej spróbował wchodzić do tych galerii? Taka podpowiedź dla tych, którzy może są w tym miejscu właśnie. Popełniłem i popełniam masę błędów. To znaczy nie wiem, jak ci to odpowiedzieć, bo to jest taka droga krzyżowa, którą myślę, że każdy w jakimś stopniu musi sobie przejść, żeby się czegoś nauczyć. Jak ktoś ci powie to ci nie pomoże, bo sam nie zdobędziesz doświadczenia. Tak? Nie chcę też żadnej na przykład galerii skaleczyć, tak? Nie chcę powiedzieć złego słowa, bo z wielu galerii się wycofałem, tak? Bo z różnych przyczyn. Ale najgorszą rzeczą, jaka jest, to jest zaufanie pośrednikom. To jest dramat. Czyli ktoś cię wprowadza do galerii, ale tak naprawdę... Nawet nie to, tylko wiesz, na przykład taka dość dla mnie przykra sprawa. Kiedyś było to dla mnie ogromną nobilitacją. Byłem w jury konkursu baletowego w Rzymie, podczas kiedy ja ledwie od 2 czy 3 lat fotografowałem balet. Nagle dostałem propozycję, żeby w konkursie imienia Anny Pawlowej oceniać, to był konkurs dla zawodowych fotografów baletu. Rozumiesz paradoks? Ja, amator, jury oceniający zawodowych fotografów baletowych z całego świata, tak? Z różnych baletów. Więcej, my tu w Opolu nie mamy baletów. Więc jakby też moje, oczywiście moja miłość do baletu, tak, ale to, no w każdym razie tam gdzieś wylądowałem. Wylądowałem tam, to ogromnie się z tego cieszyłem. Wspaniałe prace, musiałem oceniać, musiałem, wiesz jak to jest, jeżeli musisz niestety wybierać najlepszych swoim zdaniem, ale mnóstwo było wspaniałych. Zaraz krótko po tym jedna z pracownic na przykład stwierdziła, że ona tam w Rzymie będzie propagować moje fotografie i że mam mnóstwo kontaktów. No i wiesz, wysyłasz fotografię do kogoś, kto teoretycznie jest tam znany, związany, jest pośrednikiem ze światem artystycznym tamtejszym i już nigdy tych prac nie widzisz na przykład. Nie? Przykrość. Czyli takie, takich, taka naiwność takich zaufania. Przykrości niestety jest wiele. To się często zdarza. Nauczka, na przykład nauczka taka, że w tej chwili kurierzy są nie tak bardzo drodzy. Wobec tego, jeśli nawet komuś chcesz pokazać fotografię, a nie masz osobiście możliwości, to nie sygnuj prac. Nie sygnuj tego, bo zresztą całkiem niedawno dostałem, na przykład dostaję maila z galerii w Berlinie, nawet nie z galerii, tylko z domu aukcyjnego, że dostali moją pracę do licytacji i że proszę o potwierdzenie. Ja proszę o fotografię, w sensie tej fotografii, i okazuje się, że to jedna z prac, które wysłałem wtedy do Rzymu z podrobionym podpisem, nie posiadająca tutaj pieczęci, tylko ktoś tam na bas grał, coś tam i próbował to sprzedawać, więc jak widać, takie rzeczy czasami wychodzą. Wychodzą. Ale ile tak? Nie złapiesz? Okej, okay, no to... Nie wychwycisz. No. To coś już podpowiedziałeś. Co u ciebie z aktem męskim? Nie zamieszczajcie też w internecie zdjęć wysokiej jakości. To znaczy, ja dostaję sygnałem. Bo to wtedy kusi. Tak, w laboratorium. Słuchaj, drukujemy twoje zdjęcie, to ty tam komuś dałeś, wysłałeś? Pokażę mi. No, pokazuję jakieś zdjęcie, ale w jakim to rozmiarze drukujesz? No, tam 9 na 13. Ja mówię, chłopie,
Oczywiście nie moje, drukuj to, nie ma problemu. Umówmy się, 9 na 13, 10 na 15, to ewidentnie ściągane z ściany internetu. Nie i na tym nie zapanujecie na tym. To swego czasu jeden ze znajomych fotografów z Poznania, ja mu wysłałem link do firmy, która sprzedaje zawodowo fotografie jako tapety na tablety i na telefon. Po dolarze. Mieli coś swojego? Po dolarze. Mhm. Oczywiście, że tak. Po dolarze, ale wiesz, w setkach tysiąca. Mhm. On się zaparł, powiedział, że on jest w miarę dobrym informatykiem, on to wyśledzi. Po trzech dniach się poddał. Nie jesteśmy w stanie za tym zapanować. Mhm. To są często, wiesz, połączenia, pajęczyna. Tu płatność w tam Tajwanie, przechodzi gdzieś tam, idzie gdzieś tam, idzie gdzieś tam. Nad niektórymi szkoda energii, szkoda czasu. Natomiast nad tymi, powiedzmy, większymi rozmiarami musimy panować. Nie? Mhm. Alko, przejdźmy do następnego pytania. Próbowałem zadać, co z aktem męskim? Widziałem kilku panów u ciebie. Czy źle się z nimi pracuje, albo nie ma zapotrzebowania rynkowego? Czy powodem jest brak spójności z dotychczasowym portfolio? Jak do tego podchodzisz? Tak. Na które odpowiedziałeś? Bo to było złożone pytanie. Czyli brak spójności w swoim portfolio. Tak. Brak spójności to jest pierwsza rzecz. Brak, w ogóle inny rodzaj pracy. Inaczej pracuje się z mężczyzną. Inny rodzaj estetyki też jakby męskiego ciała. Ja go tak do końca nie czuję. I tak naprawdę też brak zapotrzebowania rynku. Też ludzie mówią, a zrobiłbyś faceta, zrobiłbyś męski. Zrobisz, no fajnie. A potem leży. Leży i ćwiczy. Nikt w ogóle się, pies kula go nogą. Więc coś tam kiedyś zrobiłem, ale nazwijmy to bardzo okazjonalne. Są ludzie, którzy są w tym świetni. Znam co najmniej dwóch fotografów świetnych w akcie męskim, ale ja do nich nie należę. Alko, ty jesteś aktywnym użytkownikiem Facebooka i Instagrama. Publikujesz wiele rozebranych zdjęć. Często roboty Facebooka blokują takie zdjęcia. Miałeś z tego typu przygody i może nauczyłeś się bardziej selekcjonować te zdjęcia, które przejdą, czy może te roboty odpuściły? Jak to jest? Zasady są proste, tak? To znaczy roboty mają problem z kilkoma drobiazgami, z którymi tak naprawdę ja też trochę mam problem. Bo tak? Biust pokazujesz na swoich zdjęciach i jak reagują właśnie te roboty? Gdzie pokazuję? Nie? Nie. Mhm. Wydało mi się być to, wiesz, czasami jeśli, jak to mówią, jeśli nie możesz pokonać góry, naucz się żyć w jej cień. Jeżeli nie możesz przewalczyć na przykład na Facebooku pewnych elementów, niech będą dla ciebie inspiracją. I dla mnie tak było. Facebook ma na przykład olbrzymi problem z cudkiem. Ja nie wiem, nie rozumiem, o co tutaj chodzi, ale po co będę się zastanawiał? Zacząłem, wiesz, jakby patrzeć na to jako... właściwie to nie tylko Facebook, to mnóstwo ludzi ma ten problem. Niezrozumiały dla nas, tak? O co chodzi z tymi piersiami? Przecież to jest część ciała, którą każdy z nas ma mnóstwo wspólnego. Począwszy od macierzyństwa, od bycia dzieckiem, jakby... Połowa populacji posiada ten biust. Jeszcze połowa z tej połowy wydaje kosmiczne pieniądze, żeby on był jeszcze inny i ładniejszy i tak dalej. Mnóstwo spraw, ale tak naprawdę mamy z tym straszny problem. Ja zauważyłem, że wiesz, lubię sobie utrudniać życie. Stwierdziłem, że wszyscy mają fajną zabawę, jeżeli tych skutków tam nie ma. W sensie i modelka często jest bardziej zadowolona i dla mnie to jest trudniejsze, ale też i fajniejsze i na wystawie nie ma żadnego problemu z tym. Jakby można pokazać
piersi, a czasem nawet sam cień piersi wydaje się być o wiele fajniejszy niż sama pierś. I to dotyczy, wiesz, już wchodzimy w takie bardzo, bardzo szczegóły fotografii, ale ja na przykład uwielbiam takie bajki, takie fragmenty, kiedy, nie wiem, na kobiecej klatce rysują się leciutko żebra. Tak? Nie żeby wystawały, nie jest nadmiernie chudość, ale żeby było widać, że tam lecą te paseczki Adidasa, nie? Albo ten kręgosłup, żeby było widać jakby jego zarys. I to dotyczy mnóstwa fragmentów ciała, między innymi również biustu, że tam biust jest różny, przeróżny i nie zawsze jest konieczność, czy estetycznie to umotywowane, żeby go pokazywać. Natomiast już sam cień pod biustem wydaje się być mega fantastyczny, bo zostawia pole dla wyobraźni. Tak? Więc jakby tutaj jesteśmy zgodni. Tych zdjęciach, nie? Jest dużo wyobraźni. Przejdźmy troszkę, bo jesteśmy w tym temacie marketingowym, ty mi uciekasz, ale ja cię tutaj troszeczkę sprowadzę z powrotem. Spróbuj. Wielu fotografów mówi, że te social media, w których ty też jesteś aktywny, coraz bardziej sprzedają. Czy też zauważasz tak, że masz zapytania, czy to z Facebooka, czy z Instagrama, nie wiem, na której platformie jesteś bardziej aktywny, chyba na Facebooku, czy zdarzają ci się zapytania o twoją fotografię i nawet faktyczni klienci właśnie stamtąd? Zdarza się, aczkolwiek w przeciągu ostatnich, nazwijmy to, nie wiem, 3-4 lat, ja nie widzę wielkiej różnicy. To jest na tym samym poziomie. Okay. Ani się nie wzmogło, ani nie spadło. Mniej więcej to samo. Powiedziałeś też, że... Instagrama nie rozumiem. Mam, wrzucam, ale nie ma między nami chemii. To ja mam podobnie niestety, jakoś nie pokochałem Instagrama. Chociaż to jest dla fotografów, bo jest obrazkowy. Też nie rozumiem tego w sobie, dlaczego ja go nie umiem. Wcześniej do następnego pytania. Nie ma. No, mnie się też nie chce. Tak. Ty mówiłeś, że dostarczasz najchętniej te swoje odbitki kolekcjonerskie osobiście. Czy masz wymyślonego, idealnego odbiorcę fotografii, albo czy jesteś w stanie go dookreślić? No bo na pewno nie każdy wyda całkiem spore pieniądze na odważne, najczęściej czarno-białe fotografie, które mogą ozdobić jego mieszkanie czy biuro. Masz takiego idealnego klienta? Kto nim jest? Wiesz co, no sporo ich było. Sporo ich było. Lubię tych, którzy po pierwsze cieszą się tą fotografią. Jest taki trend też, bo co do na przykład ja nie narzucam rozmiarów, generalnie generuję najczęściej dwa rozmiary fotografii. Doradzam, jeśli chodzi o oprawę, o jakieś takie różne rzeczy. I taki mój ulubiony, wymarzony klient to ten, z którym ja przywożę tą fotografię. Stawiamy ją mniej więcej tam, gdzie powinna być i siadamy sobie ze szklaneczką, żeby ją przekontemplować. Okej. Okay. Najczęściej bo mężczyzna? Bo tak mi się przynajmniej kojarzy. Nie. Czy to jest małżeństwo? Nie. Powiedziałbym, że... 50-50, pół na pół, połowa kobiet, połowa mężczyzn. W ogóle ja byłem na początku, pamiętam, zszokowany, jak odkryłem taką funkcję w Facebooku, jak statystyki. I tam jest też podział na odbiorców, na płeć. To byłem w szoku, przysięgam. Nigdy nie przypuszczałem, że tak to będzie się rozkładać. Nie? Zawsze bardzo uważałem, że będą chętniej oglądane te moje rzeczy przez facetów. Po raz kolejny wyszło, że się nie zna. Marko, jakbyś wydał 1000 zł na reklamę, jeżeli jakiś klient, który uwielbia twoją fotografię, stwierdziłby, że daje ci 1000 zł, takie ekstra, ale masz ją zainwestować we własny marketing. Co by to było? 1000 zł, taka duża, nieduża kwota. Powiedz, na co byś ją wydał? Wiesz co, kiedyś odkryłem taką magię,
Można tworzyć, bo ja w życiu zrobiłem tylko jeden album, też kolekcjonerski, wiadomo, inaczej bym się nie bawił. Ale odkryłem taki drobiazg do każdej wystawy. Robię taką książkę wystaw. To jest taka, taka książeczka, którą sobie robisz online. Kosztuje to tam kilkadziesiąt złotych sztuka. I najczęściej jest właśnie zbiorem powiedzmy 20 fotografii, które 30, które są na danej wystawie, bądź w całości lub nie. I okazuje się, że to jest też, bo ja to robiłem jako tak wiesz, żeby z kimś porozmawiać, czy tam jakiś kupiec, który się zastanawia jeszcze, czy może coś jeszcze sobie nie dokupić. I taka książka była zawsze taką fajnym dodatkiem. Mhm. Wydałbym to na takie książki. Takie książki, okay, które nie są drogie, nie są kolekcjonerskie, nie są o najwyższym jakości druku, ale stanowią kompendium pewnego jakiegoś mojego rozdziału i mogą być przyczynkiem dla... wiesz, no, często w galeriach przychodzą ludzie, bo wie pan... No tak, dodatek do wystawy, tylko jeszcze wystawę trzeba doczekać się, żeby móc zrobić. Wydałbym to na tę książkę. Mhm. Obowiązkowe pytanie podatkowe i wiem, że tutaj masz zaskakującą odpowiedź. W jakim modelu się rozliczasz i co możesz doradzić jako optymalizację podatkową fotografującym i szkolącym, czyli podobnie działającym tak jak ty? Od dłuższego czasu nie rozliczam się. To znaczy, jeżeli tylko jest taka konieczność, to zawieram umowę o dzieło, wykonanie jakiegoś dzieła i tam jest to rozliczenie. Nie prowadzę działalności, nie mam zamiaru i nie chcę. Tak ci jest wygodnie, a te przychody są na tyle małe, że jesteś w stanie to rozliczyć. Okej. Okay. Jest to też uproszczenie, a tak jak mówię, nie jest to jedyne moje źródło dochodu, więc mogę też sobie to zawieść i żyć spokojnie. Sprzętowcem nie jesteś, ale powiedz, jaka jest twoja najlepsza fotograficzna albo około fotograficzna inwestycja? Obiektyw? Tam. Może około fotograficzna, może album? Co ci się zwróciło, co ci jakoś fotograficznie... Zwróciło to może nie, to znaczy tak, jestem niesłychanie zadowolony z mojego aparatu, który już jest lekko trąci myszką, bo to jest Canon piątka, druga piątka, czyli średni format, lustrzanka. Pewnie jest już trochę wychuśtany, ale wiesz co, jak wspomniałem, robiłem na przykład banery. Tak, robiłem banery 6-8-metrowe z tego. Spoko, wystarcza. Bez problemu. Wystarcza. To tylko kwestia, czy sobie to wywołasz od razu kamera RAW na dużą wielkość, ale nie ma problemu. Posiadam tylko dwa obiektywy, których używam. Więcej nie mam. Sprzętowo mam swoje jakieś tam ulubione lampy i w zasadzie to jest takie, wiesz, takie dwie moje walizki, którymi ja mogę, siadam do samochodu, jeśli jest potrzeba na przykład zrobienia sesji w Warszawie czy gdzieś tam, to siadam i jadę. I jestem zmieszczony w dwóch walizkach, tak? Ale faktycznie jestem przywiązany do tych swoich rzeczy. Zresztą kupując tego Canona, w dużej mierze kupiłem go tylko dlatego, że miał identyczny rozkład guziczków jak poprzedni Canon. To było dla mnie najważniejsze, żebym nie musiał się czegoś tam uczyć od nowa. Nie? Z takich bardziej górnolotnych rzeczy, które mnie dotknęły fotograficznie, tak, tylko teraz jak ja wszedłem w jego posiadanie? To mówię, powiedz, nie wiem, co? Czy ja zainwestowałem to. No dobra, nie będziemy tego tematu rozwijać. Umówmy się na tym sprzęcie, jakby zakończmy, ale jestem miłośnikiem albumów, to prawda. Posiadam ich... Troszkę ich posiadam, ale też są to albumy bardzo
bardzo starannie wybierane. Jeden album, który był dla mnie taki dziwny, to album baletowy, który zamówiłem sobie w Stanach, bo byłem zachwycony. Lion's King Ballet, wspaniały album, po prostu zdjęcia bajeczne, bajkowe, wzdycham do nich, kocham je taką miłością szczerą i zachwytem. I czekałem na niego, na ten album, wydałem krocie, czekałem na niego, przyszedł w końcu. Nie otwierałem tego specjalnie, czekałem do popołudnia. Otwieram paczuszkę, wyciągam album i tam są te fotografie, po czym patrzę, a zostało to wydrukowane na tak podłym papierze, że przewracając kartkę, widzę prześwit fotografii z drugiej strony. Mało mi serce nie pękło. Mało mi serce nie pękło, bo te fotografie warte są tego, żeby je drukować na srebrze, a ktoś zrobił po prostu taki mega podły wydruk, że jak z jednej strony złożysz czas na jakichś świstkach takich, ja zawsze też powtarzam, jak ktoś pyta mnie o oprawę fotografii, to doradzam rodzaj drewna, jaki należałoby użyć, jakie szkło i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy się dziwią, ale wiesz, w tym stylu tam, nie wiem, amerykańskim, to ważne, żeby fotografia była, a tam rama, coś tam. Ja zawsze mówię, pamiętajcie, bardzo dobrze, jeśli pół dnia siedzisz i gotujesz zupę, to nie podawaj jej gościowi w słoiku po ogórkach, bo po prostu nie uchodzi, tak? Bo i ten album, o którym wspomniałem, to jest właśnie taki coś wspaniałego, przepięknego. Mówię, nad zdjęciami płaczę, że nie ja je zrobiłem, a podany w słoiku po ogórku. Coś o to. Marku, jak widzisz siebie zawodowo za 3 do 5 lat? W kwestii fotografii? Tak, fotograficznie. Obym nie został zawodowym fotografem. Okay. Nie chcę być zawodowym fotografem. Czyli cały czas łączenie tego z podstawowym zawodem. Szanuję ogromnie szanuję zawodowych fotografów. Ich praca jest w cholerę ciężka, trudna, wymagająca. Sami sobie strzelają w kolano, zgadzając się na coraz niższe stawki. Współczuję im ogromnie, dlatego nie chciałbym dołączyć do ich grona. Zabrzmiało jak przestroga. Powiedz, co na koniec jeszcze, jakąś inspirację, może jakąś książkę, album fotograficzny właśnie, wystawę albo nazwisko inspirującego fotografa. Co ciebie inspiruje i chciałbyś przekazać, żeby poszło w świat? Ho, ho, ho. No, mam jeszcze 2 godziny? Nie, no to musisz się stresić do jakichś 2-3. Co ci się przypomni, co ostatnio oglądałeś? Jest kilku fotografów, których podziwiam od lat. Nie wiem, od kogo zacząć. Jest taki fotograf, który się nazywa Vadim Stein. Wbrew nazwisku jest to z naszej wschodniej granicy. No, wspaniały fotograf balet. Uwielbiam oglądać, zawsze jest dla mnie inspiracją. Wspomniany wcześniej Andreas Bites, wspaniały, genialny, choć w bardzo dużej mierze poświęcający się też fotografii komercyjnej. Nie sposób nie wspomnieć o numerze 1 aktu polskiego, o Wacku Bancyku, którego nie wiem, no nie miał sobie, często porównują mnie do niego, ale absolutnie ja się pod tym nie podpisuję, dlatego że Wacek jest genialnym rzeźbiarzem z wykształcenia i to jego rzeźbiarskie podejście do aktu
jest nie do przeskoczenia i ja nigdy nie chciałem tego przeskakiwać. Ja wczoraj oglądałem jego album, a też mam w pamięci twoje zdjęcie i jesteście różni. Ja nie przykładam różni, się do tego. Ale, ale dlaczego wspomniałem o nim? Nie dla jego fotografii w sensie stricto, tylko każdy fotograf aktu z Polski powinien z dużą wdzięcznością się o nim wypowiadać. Bo jedno z twoich pytań dotyczyło odbioru aktu w ogóle w Polsce przez ludzi. O ile powiedzmy, że nam było trudno, to Wacek, który zaczynał jeszcze prędzej, jemu było jeszcze trudniej. Jeśli nam jest łatwiej, to dzięki takim ludziom jak Wacek, bo oni troszkę już dokonali pewnej zmiany percepcji u odbiorców, że ten akt nie musi być Playboyem, TKM-em, ani jeszcze czymś innym, tak? Że może to być coś ciekawego, fantastycznego i dlatego o nim wspominam, bo zawsze pozostanę mu wdzięczny za to, że ułatwił mi życie. Mm-hmm. Super, ja się dołączam do tych słów. Arku, gdzie znajdziemy najwięcej informacji o tobie, gdzie byś na bieżąco, który z kanałów w internecie jest takim, o który najbardziej dbasz? Gdzie ciebie szukać, jak się nazywają? Najbardziej zaniedbana jest moja strona internetowa, na której nie byłem od kilku lat. Mhm. I cały czas sobie, jak ktoś mnie o to pyta, obiecuję, że już w tym tygodniu się za to wezmę. Czyli obiecujesz nie znowu? Wezmę. Obiecuję, ale nie wezmę. Jak się nazywa strona? Nazywa się fineartnude.pl, pisane razem. I tam zacząłem kiedyś coś porządkować, ale mówię, chyba od dwóch lat niestety jest troszeczkę zarzucona. A wiem, że sporo osób jakby na tą stronę wchodzi, więc jest mi jeszcze bardziej wstyd i jeszcze bardziej przepraszam, ale nie mam czasu. Okej, jest jeszcze Facebook? Także najbardziej na bieżąco jest mój fanpage na Facebooku. Mhm. Po prostu Arkadiusz Granicki, czy Granicki Arkadiusz, już teraz nie pamiętam. Nie myli Darek Granicki, który jest prywatnym. Ja nie bardzo to rozróżniam, a nie czyli... chciałem tego łączyć. Arkadiusz Granicki jest tym fotograficznym. Arkadiusz Granicki jest takim oficjalnym i tam staram się w miarę na bieżąco wrzucać różne rzeczy, ale staram się też, abyście nie znajdywali tam informacji o mnie. Mhm. To też uważam za paradoks dzisiejszych czasów, że coraz mniej dbamy o to, żeby pokazywać, co właściwie robimy, a coraz więcej wrzucamy informacji o nas samych, o twórcach, zamiast o tym, co właściwie robimy. Takie są czasy. Mówię to tak ze złośliwością, to mówię całkowicie zamierzoną, bo nie zgadzam się. Stary pryk ze mnie i nie zgadzam się na to, bo tak jak mówię, celem twórcy powinno być pokazanie dzieła, a ukrycie twórcy, a tu tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Wciąż widzę jakieś zdjęcia z windy albo jakieś tam zdjęcia z sesji i najczęściej z informacją. Genialne, wspaniałe, epickie zdjęcia już niebawem, tak? I czekam tydzień, miesiąc, dwa i nie widzę w ogóle nic, tylko widzę zdjęcia... Same wpisy o tym, że się robią. Tak. Dużo zamieszania, ale... Także zapraszam, jestem też gdzieś tam na tym Instagramie, ale to jest często dublowane z Facebooka i tak jak mówię, nie bardzo tam nawet jest co napisać na tym Instagramie. Dobra, czyli te dwa główne, twoja strona, podlinkuję i Facebook. Świetnie. Arku, w takim razie serdecznie dziękuję ci za poświęcony czas. Wygadałeś się trochę. Pozwoliłeś też zadać kilka pytań. Dziękuję ci serdecznie za zaproszenie. To było bardzo miłe, że uparłeś się Tak, uparłem się zdecydowanie. Życzę ci wielu pomysłów na piękne sesje zdjęciowe. No i sporo klientów, zadowolonych klientów. Przede wszystkim takich, którzy z namaszczeniem powieszą te twoje dzieła na ścianie i będą ze szklaneczką kontemplować każdy fragment tej twojej twórczości. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję ci jeszcze raz. Cześć.
Dziękuję Ci za wysłuchanie kolejnego odcinka. Jeżeli chcesz mieć wpływ na rozwój tego podcastu, to zostaw pozytywny komentarz na iTunes. Zachęcam Cię też do subskrybowania go w swoim odtwarzaczu i komentowania odcinków na grupie facebookowej Zawód Fotograf Podcast. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.